Dzień dobry Państwu, witamy w programie publicystyczno-felietonistyczno-satyryczno-ironicznym. Muzycznym! Muzycznym też chciałbym, żeby było zaznaczone. Nie, my gramy ludziom na nosie. My kiedy widzimy komentarze, uwielbiam te wasze muzyczne wstawki, to właśnie będziemy ich robić mniej. A kiedy będziemy widzieć, że Jezu, nie lubię tych waszych, to będziemy ich robić więcej. Kto powiedział, że nie lubi naszych wstawek? Teraz może nie, ale wiem, że dwa lata temu były takie komentarze w stylu, że dwa lata temu. Pokazać ci, jak wyglądałeś dwa lata temu? A wiesz, jak ja wyglądałem dwa lata temu? Więc czy nadal chcesz odwoływać się do czegokolwiek, co było dwa lata temu? Tak, trzy lata temu robiliśmy takie programy. Pokazać ci, jak wyglądałeś trzy lata temu? Te rzeczy w fast foodach nie powinny być kupowane. Otóż ludzie, którzy są w społeczności redditowej i się tam udzielają, zostali zapytani o to, że jeżeli na przykład pracowali w różnych sieciach spożywczych fast foodów na przykład, żeby się wypowiedzieli na temat tego, no czego nie warto tam kupować, bo może być no nie pierwszej sorty. I tam są pracownicy McDonalda, KFC, Starbucksa. Tak, czyli mamy tutaj negatywną reklamę na McDonalda. A czekaj, czy jest choćby złe słowo o Burger Kingu? I nie było. Nie było, czyli to jest kampania Burger Kinga. Także. Tak, czuł. Zanim przejdziemy do tych konkretnych rzeczy, chciałbym zauważyć, że to jest w żaden sposób nieweryfikowalne. Absolutnie. Jeśli ci ludzie pracowali czy nie pracowali, ja nie mogę sprawdzić, czy oni pracowali czy nie pracowali. To jest nieweryfikowalne. Ja bym chciał, żeby tutaj nasi widzowie, bo na pewno mamy wśród naszych widzów ludzi, którzy pracowali na przykład w McDonaldzie albo w KFC, albo w pizza, w każdym innym, bo nie chodzi mi o konkretną markę. W jakimkolwiek miejscu fast foodowym, jeśli pracowaliście, to... Żebyście nam napisali w komentarzach, najlepiej na Facebooku, czy macie przykłady właśnie albo podobne do tych, o których będziemy mówić, albo swoje przykłady tego, czego nigdy, że nigdy w sensie, nie brać. Tak, bo widzieliście, że to jest, wiesz, odgrzewane po raz dziesiąty. Albo na oleju, który bardziej przypomina już diesla. Jest przykład tego, jak idziesz do Maca, to nie kupuj nic z McCafe. Dlatego, że te maszyny są absolutnie ponoć niemyte i że to nie jest przypadek jednego Maca, tylko że w wielu Maca, który gość tam był, widział to samo. Nie chce mi się w to wierzyć. Też mi się nie chce w to wierzyć. Dlatego, że jakie to jedzenie mogą mówić, że jest niezdrowe? Ponoć mają strasznie rygorystyczne standardy. Jak zamawiamy McNuggetsy w Macu, to musimy mówić, że chcemy świeże. To wtedy nam zrobią odnowę, poczekamy dłużej, ale przynajmniej będą świeże. No właśnie. Każde jedzenie w McDonaldzie mają te takie tabliczki, że one są w konkretnych partiach czasowych wydawane. I ponoć na przykład podane McNuggetsy, to nie jest tak, że jak one są w tym podgrzewaczu i się skończy ich czas, to nie jest tak, że ktoś je wyrzuca. No właśnie. Tylko przestawia timer znowu do tyłu i mówi, a ponoć. To ja teraz na obronę. Nie McDonalda, akurat tam miałem znajomego, który pracował w KFC. No. Ale podejrzewam, że to jest dokładnie na tej samej zasadzie. I mówił, że po pierwsze, jak się skończy ten czas, to jest wywalane. I ponoć, nawet jeżeli jesteś pracownikiem, masz coś, czemu się skończył czas i wywalasz, to nie możesz sobie tego sam zjeść. W sensie, że to wywalane jest liczone. Też słyszałem, że pracownicy McDonalda nie mogą jeść tego, co tam jest. W sensie, że ktoś nawet powie, że o, to ja tego nie zamawiałem, to nie jest moje. To nie i nie mają co z tym zrobić, to nie mogą tego zjeść. Dziwne, czemu niby nie? Bo co? Kina są bardzo ciekawym przykładem, gdzie jest popcorn, który można kupić, który jest oczywiście droższy niż w ogóle wszystko na świecie. To jest ponoć tak, że ten popcorn. Znaczy, to mi się wcale nie zdziwił, że popcorn, który nie jest żywnością szybko psującą się, z dnia na dzień jest tylko podgrzewany i oczywiście wydawany dalej. W wypadku popcornu akurat powiem, że. Okej. I tak, i nie. Zdarzało mi się kilka razy kupić ten popcorn i raz smakuje dobrze, a raz smakuje jakby był faktycznie przedwczoraj, tylko że jest ciepły. Bardzo fajną kategorią przykładów, które są tam podawane, to jest żarcie na eventach. Akurat tutaj, ponieważ to jest artykuł ze Stanów, to tutaj jest mowa o hot dogach, które są sprzedawane oczywiście na tych wszystkich meczach, futbolu czy baseballu. Te hot dogi, oczywiście w Polsce myślę, że na każdym festynie czy imprezie pod gołym niebem jest dokładnie tak samo, ale są ponoć tak nieświeże. Oni mają te hot dogi w wodzie. I jeśli na koniec dnia hot dogi nie zejdą, no to one są po prostu drugi dzień i wy dostajecie łyk. Tutaj jest gość, który pracował w KFC przez 4 lata i mówił, że jak się robi sos barbecue, to też nie jest dobre i to może nawet przez miesiące stać. Sos barbecue ponoć jest robiony z starych kurczaków. Więc maczają to w sosie barbecue i trzymają to przez miesiące. Pan chciał nie tego wierzę. Burgera z sosem barbecue? Nie wierzę. Część z tego to na pewno są ludzi, osobiste wycieczki, na przykład, że ktoś pracował w KFC, został zwolniony i teraz się odgrywa. Czy to się ciągnie dlatego, że ludzie mają takie stereotypowe myślenie, że jak to? Przecież skoro to jest robione tak w minutę, to musi być jakieś turbo niezdrowe. Ale nie może aż tak, że z miesiącami trzymane, bo jakby tak było, to by chyba smakowało okropnie. Nie miesiącami, tylko tygodniami. Więc, drodzy państwo, zostawiamy tutaj całe pole do popisu. Nie, nie zostawiamy, po prostu mówimy, jemy syf. Tak, ale zostawiamy pole do popisu, żebyście powiedzieli, co wam się przydarzyło, co wam się przytrafiło, tylko bez ściemniania. Bez ściemniania. Żebyśmy zobaczyli faktycznie, jak to wygląda. Zróbmy sobie taką czarną listę miejsc, których nie można jeść, bo czemu nie? Czemu nie? Kto nam zabroni? To był Wodek Markowicz. To jest Karpocianek. Na dole jest najnowszy odcinek do kina, w którym mówimy o najnowszym hicie w polskich kinach, czyli 300 części druga. Taka jakby przed pierwsza, początek. Tak imperium. I jest Eva Green i jest Lena Headey, więc generalnie cycki są. Warto. Co jest? Zobaczyć. Cycki. Piersi. Tymczasem bądźcie lekko stronniczy.